Siema, siema. Zaczynamy dzisiejszy dzień od mobilnego serwisu. Wbijamy z kamerą do Miśka na chatę. Tam słyszałem, że ma jakiś problem z hamulcami w rowerze. To ogarniemy temat i lecimy coś zarobić. Nie ma ciepła dzisiaj. No ale przynajmniej dopiero jest 11. Powinno się zaraz coś trochę ocieplić. Okazuje mi, że mam 7 km do niego. To co widzowie, kontencik na skuterku? Jaki ładny tygrysek. No, hamulec w miarę ogarnięty. Co się dało zrobić, to się zrobiło. Kolega nam się już nie zabije. Ja tu tędy w ogóle jechałem, jak jechałem? Chyba tak. Kurde, muszę kurtkę ubrać, nie da się. Też mi się wydaje, że tu jeszcze 5 lat temu były szczere pola. Ktoś ma chyba awaryjne, ale prawy kierunkowca mu nie działa. Dobra, wiem gdzie jestem, jesteśmy w domu. Która to już jest? 12:30. Więc czas na obiad. Smaczne zapiekanki. Znaczy smocza zachodnia jedyna. Trzeba przelecieć na drugą stronę. Tam jakiś gość na bokserku dwubokowym z przodu. Na głowę. Jak on tam nie ma prądu, to podziwiam. Nie no, ma jakiś falkon czy coś podobnego. No i Uber wpadł. Ale wezmę, bo tam to jest za 9 zł, to będzie szybka dostawa. Pizza Hut z drukarskiej. Dobra, lecimy to szybko ogarnąć. Jakbym wiedział, że ta pizza jest gotowa, to bym ją od razu wziął w plecak. Dzień dobry, 285 mam. Do widzenia. Dostawa na 450 metrów. Tu na Kobierzyńską. Dobrze.
gdzieś tu. Dzień dobry, czwarty piętro. Dobra, dziękuję. Dzień dobry. Dzięki, do widzenia. Dobra, to jak mamy pizzę następną już. Mam nadzieję, że pizza nie jakiś zapieka maron. Zapieka maron. To rozłożymy torbę od razu. Ciepłego. Już mi za gorąco. Pizza box. No to dobrze, że rozłożyłem. Jedziemy na drukarską. Siema. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeden Auber. Jeden A. Proszę o potwierdzenie. Potwierdzone. Dziękuję. Dziękuję. Słoneczko wychodzi. Coś tu Wolcik dzwoni, a trochę w nie tym kierunku. Ale wziąłem tego Wolta, bo tą dostawę tu mam na 800 metrów. Tak akurat. Może nie w tym kierunku, panie kolego. Samymi takimi króciakami będzie rzucać po 8 zł. Ja nie lubię takich zamówień. Dobra, ściągam tą kurtkę jednak. Jak dostarczymy. Gdzieś tu chyba. Wolt. Wolt czy Uber? Uber. Dzień dobry. Sorry, panie. Proszę bardzo. Dzięki. Do widzenia wzajemnie. No, gra i buczy. Odbiór tutaj na 350 metrów. To weź tu wyjeźdź teraz. Robi się jakiś pieszy. Taryfowa. Trzynaście. 11B. Z 11, gdzie jest B? Z tyłu. Chyba jestem pod złym adresem. Wiadomość, 11B jest naprzeciwko 15.
2,25. Co jest do chuj. Kurwa, ja pierdolę. Chuj mnie strzeli, kurwa, za 8 zł. Dzień dobry, przepraszam. Proszę bardzo, do widzenia. Miałem, kurwa, miałem z nim bajerę ciągnąć, kurwa, dalej mi trochę, kurwa. Patrz, jak masz mapę, kurwa, znaleźć nie może. No nie, bo widzę, że na stacji, kurwa, patrzę, jest żółty plecak, nie, jestem się, kurwa. A nie, to bym mnie tam podjechał. Już miałem podjechać, mnie dalej mi trochę, no, kurwa. Zawsze stoję albo tam pod parasolem, ale tam dalej. Co, mówisz, że ile, już ile masz? A kurwa, nie wiem, bo na dwie jadę. Odbieram jedną, jadę z drugim, za chwilę wracam. No, przynajmniej coś ten. Ja od razu, jak jechałem od 3 metry, pojechałeś. Skręciłeś boczną, nie? Ja dojechałem do biurowców. No i ja cię. Od razu chwyciłem od razu. Ja cię widziałem przy biurowcach, jak żeś mnie minął, bo ja tam wyjechałem przy taką, jakaś tam budowa jest, domek budują jakiś. No, 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 tamten. Tam dojechałeś, no. Tam miałem te lepice z drukarskie, jakieś tam restauracje też na Kobierzyńskiej. Nie, wiesz, ja nie jadę za te 8 tamten, bo mi się nie opłaca. Nie? No. Zapiekanki zrobiłem, jakieś takie smocze zapiekanki jakieś tam na tym. Smocze masz tu, nie? Na Kobierzyńskiej. No. No smocze, właśnie muszę tu kiedyś podejść na te zapiekanki. Dobra, jadę gdzieś tam w stronę domu. No, tam może mi co. No, w centrum bliżej to pewnie coś złapiesz, tak. No, też baterii mam 48% już tylko. No. Wytupcyło co? To szybko się spada. No ale i muzyka leci, i dwie aplikacje, i mapy w ogóle, to też źle, też, nie? No i też swoje jeździsz. No. Lecę. Zobaczymy. Cała pani słomiana. No, jaki fajny różowy plecaczek. Słomiana chatka. Wyroby mrożone to nie. Restauracja nasza. Już przejechałem. Od zaplecza. Tu się coś gotuje, ale... Wolnostojąca lokal budka. To co? Wyroby mrożone? Dzień dobry. 986.
Stwierdziłem już. Dobra, dziękuję. To nie restauracja. Mrożonki. Mówiłem, że mi za gorąco. Troszkę będzie chłodzić w plecy. To będzie po baterii. To będzie ostatnie zamówienie. Już pod tą górkę całą baterię zeżrę. Trochę mu pomożemy, ale... Ani nogi wyprostować. Ugina się to całe. O, no was zniknął. No, dzień dobry. Muszę od spodu wziąć, bo ciężkie. Dziękuję. Do widzenia. No, urwałaś. Wojcik dzwoni. Gorąco polecam smaki piekarni na Krowodrze. A zróbmy 8 km. Zrobiłem. Nieznany błąd i mi wypieprzyło zamówienie. To nie zrobimy. W sumie może i lepiej, bo nie wiem, czy baterii mi starczyło. Mam taki kurs. W sumie takiegoś kluciaka bym jeszcze zrobił, żeby też za daleko nie odjeżdżać. Raz, że ta bateria, a dwa, no tą szprychę trzeba zmienić. Przed wieczorną jazdą, więc jadę w stronę domu, przejedziemy Wisłą, zobaczymy, czy posprzątali już. Wypożyczalnia rowerów, może coś fajnego wpadnie, to się zrobi. No dzisiaj 19, premiera mojego DJI-a. O 15. No, telefon też 25%. Uber. Matek na księcia Józefa z Ubera. Ciekaw jestem, gdzie mnie pociągnie. No bardzo bym sobie życzył w stronę domu. No i co, wyszli przed 14 z pracy. W domu będą na 18. Ja pierdzielę. Ścieżka normalnie tam wałem idzie, zamiast, nie wiem, poszerzyć im tą drogę tu. A rowernicy tam górą jadą. Dzień dobry, dziewińce. Przy dziewińce? Tak, no. No. Dziękuję, potwierdziłem. Dzięki. Konkretna porcja żarełka na nawojki. 20.
20% baterii. O, Volt teraz dzwoni. Meat House. Z dostawą do domu. Kurde. Ja pierdzielę, to byłoby idealne zamówienie. Nie mógł, kurde, 5 minut wcześniej. No szkoda, bo tym zamówieniem z Ubera się oddalam od domu, a tamten nowym pod chatę. Przepraszam, mogę to zwrócić? Dajcie to komu innemu. Ty, on mi znowu pod tą górę każe. Ja nie mam baterii. No będę sobie pedałował, tak przynajmniej spod Wawelu. Wdzięczny Bernardyn? Mój taki nie jest. Mój, jakbym tak koło niego przejechał na rowerze, to już bym nie miał nogi od kolana w dół. Znaczy nie ja, tylko ktoś obcy. Please give me pin. Yes, 9915. Okay, thank you. Yes. Thank you. Yes, thank you. No i dobra, chyba tyle na teraz. Wróciłem jeszcze Ubera, jakby czasy miał chęć dać coś pod dom, to bym pobrał, ale tylko i wyłącznie w linii prostej pod dom. No i dobra, Uberek 26, Volt 42. To nam daje 68 zł. Na 2 godzinki. No bo tak wyjechałem chyba 12.20 od Miśka. No nawet sprawdzę. No, 12.32 dostałem pierwsze zamówienie ze smoczych zapiekanek. To 2 godzinki jeździłem. 34 na godzinę. No to co? Do następnego. Elo.